wyszukiwanie plików. Znaleziono nowe pliki. Rozpoczynam odzyskiwanie. Astrale. Istoty, których tkanka nie składa się z substancji organicznych, a tak zwanych cząstek astralnych. Inaczej nazywane bywają duchami, zjawami czy widmami. Występowanie. Miejsce pojawienia się ma wpływ na ich rodzaj i zdolności. Nie zbadano dokładnie przyczyn powstawania tych istot. Teorie zakładają, że są to byty balansujące na krawędzi rzeczywistości, manifestacje wzburzonych sił magicznych lub nawet echa wycierające z innych wymiarów. Rozpoznanie. Obecność astrala zdradzają czynniki takie jak nagłe zmiany temperatur, zapach siarki czy zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych. Ich natężenie zależy od siły istoty przebywającej w pobliżu. Zaklinacze astralii. Medium specjalizujące się w wiedzy dotyczącej astralii i zjawisk im towarzyszących. Posiadają unikalne zdolności, które pozwalają im lokalizować, wywabiać i unieszkodliwiać niebezpieczne dla ludzi widma. Potrafią w tym celu wytwarzać specjalne narzędzia. Rodzaje astralii. Błędny ognik. Najpopularniejszy typ zjawy. Przypomina płomień bądź kulę światła wielkości około od 5 do 10 cm. Występuje w dużych grupach w nocy lub w ciemnych miejscach. Najczęściej pojawiają się w lasach i nad zbiornikami wodnymi. Kolor ognika może się różnić w zależności od planety, na której występują. Najczęściej obserwowanym gatunkiem jest niebieski. Astrale te nie są groźne, a wręcz przeciwnie. Wędrują swobodnie po okolicy swojego powstania. Znane są przypadki, kiedy ogniki pomagały zagubionym osobom znaleźć drogę powrotną. Poltergeist. Powstaje w opuszczonych miejscach. Potrafi generować różnego rodzaju dźwięki. Trzaski, gwizdy, szurania. Przesuwać i poruszać obiekty. Jego działanie polega na chowaniu się i utrudnianiu życia wybranej przez siebie osobie. Zobaczenie jego fizycznej formy jest tak trudne i rzadkie, że powstała miejska legenda, według której ujrzenie poltergeista zwiastuje nadchodzące pasmo nieszczęść. Geminik. Niezwykle rzadki astral psotnik. Pojawia się w miejscach przepełnionych energią magiczną. Wybiera sobie ofiarę i przyjmuje jej wygląd. Nie potrafi wchodzić w interakcje z otoczeniem, za to może się porozumiewać z istotami rozumnymi. Jego działania mają na celu przysporzenie swojemu pierwowzorowi jak najwięcej kłopotu, nim zostanie wykryty i ucieknie szukać kolejnego pechowca. Fatal. Zjawy mieszkające w trudnych do życia środowiskach stanowią poważne zagrożenie dla życia, skłaniając nieświadomych podróżników do podejmowania złych decyzji, zignorowanie oazy na pustyni czy rozebranie się w centrum śnieżnej zamieci. Fantom. Bardzo kapryśny i niestabilny astral, przez co potrafi być niebezpieczny. Pojawia się w wysoko położonych miejscach i tylko w czasie burzy. Zjawy te opętują obiekty nieożywione, którymi potrafią dowolnie manipulować. Ich jedynym życiowym celem jest znalezienie odpowiedniego naczynia. Zdarzają się fantomy, które po wniknięciu w pierwszy napotkany przedmiot zostają w nim do końca swoich dni, nie przeszkadzając nikomu. Sytuacja komplikuje się, kiedy zjawę znudzi jej naczynie. Wpada wtedy w nieopanowany szał, niszcząc wszystko wokół, dlatego często mylone są z poltergeistami. Następnie szuka nowego mieszkania. Im dłużej fantom nie może znaleźć idealnego naczynia, tym bardziej staje się niebezpieczny dla otoczenia. Nietypowym przypadkiem fantoma jest Ofelia. Ofelia. Przebiegły fantom towarzyszący Secretowi. Dawniej wyjątkowo niebezpieczna zjawa, obsesyjnie szukająca dla siebie perfekcyjnego, humanoidalnego ciała. Uwielbiała lalki i manekiny. Podczas swojego wędrowania natrafiła na genialnego biologa, któremu obiecała bogactwo i miłość w zamian za stworzenie dla niej idealnego ciała. Eksperyment udał się, przez co stała się jedynym fantomem, który otrzymał organiczną formę. Twórca jej perfekcyjnego naczynia zaginął w nieznanych okolicznościach. Ofelia w końcu została wytropiona przez jednego z zaklinaczy astralii, pokonana i zamknięta w specjalnym zwierciadle pułapce.
O nich znalazłem informację, a o nim dalej nic. Czy chcesz wyszukać więcej plików? W celu uzyskania większej ilości informacji, zajrzyj na stronę